poprzednim odcinku. Obrażona Matylda wybiega z imprezy. True szuka jej po całym mieście. W końcu odnajduje ją w parku. Dziewczyna opowiada mu o swojej rozmowie z szuflą. Teraz i True wie, że to dresiarze wrobili woźnego w aferę pedofilską. True, chcąc zaimponować Matyldzie, postanawia się im przeciwstawić. Jedyną osobą, która chce się przyłączyć do jego walki, okazuje się Skate. Razem postanawiają odwiedzić szuflę. Chcą wyjaśnić tę sprawę. No i co powiesz? Śmierdzi ta sprawa z szuflą. Ta, ale nie wierzę, żeby był pedofilem. Ja też nie. Tylko jak to sprawdzić? Jest na to prosty sposób, True. Tak? No a jaki? Ściągnąć przed nim spodnie? Ja się na to nie piszę. Nie musisz, bo można to załatwić inaczej. Zaraz zobaczysz. To co? Będziemy ćwiczyć, jak radził szufla? Może. Nawet nie głupio to powiedział. Czekaj, jak to szło? Głupcy potrzebują siły, żeby mieć władzę, mądrzy, żeby bronić się przed głupcami. Nawet nieźle pokombinował. Taki nasz szkolny Odys, co? Lepszy cwaniak, ale Odys wymyślił ciekawszy patent. Wiesz, o co biega? Nie, właśnie nie wiem. O konia trojańskiego? Tak, dokładnie, ziom. Tego właśnie nam trzeba. Sorry, Skate, ale za bardzo nie rozkminiam. Wierzysz w to, że akty zrobili drehole, a nie szufla, prawda? No tak, mieli motyw, bo szufla na nich doniósł. W takim razie jest szansa, że gdzieś mogą mieć te zdjęcia. Na jakiejś cyfrówce albo w kompie, kumasz? Ej, Skate, co ty planujesz? Zapodać im konia trojańskiego na kompa i sprawdzić, czy nie zostały jakieś ślady po sesji. Skate, ty jesteś hakerem. Eureka! Jak na to wpadłeś, Sherlocku? Rzecz jasna, drogą dedukcji. Zawsze wiedziałem, że jesteś geniuszem. Zobacz teraz, co zrobimy. Mały fotomontaż. No. Dodajemy głowę Sandry do korpusiku tej fajnej laski i robimy z tego ikonkę od fajla. O! Drehole pomyślą, że message przesłała im Sandra, ale jak klikną w ikonkę, uruchomią Trojana i wtedy wyczeszemy wszystko z ich kompa. Fajny plan? Aha. Teoretycznie masakra. Praktycznie też. A jak dobrze pójdzie, to już zaraz się o tym przekonasz. Szefie, to jak będzie z tymi zdjęciami? Właśnie, obiecałeś, że dostaniemy jakieś fotki z sesji. Zara, obiecałem, to wam prześlę, nie? Dajcie mi otworzyć maila. No, chłopaki, jest. Jest mail od Sandry. Jest. Poka. Hej, bardzo bym chciała postawić na dobrego konia. Napisz, czy spodobały ci się moje zdjęcia. Papatki, Sandro. Kurde. Ha! Nie mówiłem, że złapa podnietę. Ja nie mogę, to ona jest? A kto? Kto? Maria Konopnicka? Szybciej otwieraj, no. Co się dzieje? Bo może znowu... Mordę, no. A jakiś huragan albo ulewa. Pewnie zaraz przejdzie. Ej, coś mi tu nie pasi, chłopaki. Ale zażarło, ziom! Buszuje w ich panelu jak w zbożu. No i co, masz? Co powiesz na to? Sandra, Karola, mamy wszystko. Możesz zrobić screenshota? Jasne. Wow, czuję, że w Pochlastowie dresy całkiem wyjdą z mody. To się wie, ziom. Dzień dobry, bukiet róż, tych czerwonych poproszę. 100 lat, 100 Witaj, True. Znów próbujesz wstrzelić się w datę moich urodzin? Dokładnie. Może kiedyś o nią po prostu zapytasz? Wiesz co? Chyba nie, bo wtedy straciłbym dobry pretekst do odwiedzin. True. Rzecz w tym, że akurat ty możesz mnie odwiedzać, kiedy tylko zechcesz. Bez żadnego pretekstu. Jak się sprawuje papuga? Tak jak słychać. Już się nauczyła tego, co najważniejsze. Chyba przyniosę jej w nagrodę trochę ziarna. Wiesz, Matylda, dzięki tobie naprawdę zacząłem się zmieniać. Tak? Ale wiesz, że żartowałam z tym wilkołakiem.
No to dopiero teraz mi mówisz, jak wydałem wojnę dresom? Zero wdzięczności. Wiesz, nie mów o tym nikomu. Mamy sztamę ze Skate'em i okazało się, że Skate zna parę hakerskich trików. Krótko mówiąc, zajrzeliśmy do kompa Krótkiego, czy tam jak Karłowskiego, zwanego szefem. I zgadnij, co tam znaleźliśmy. Pedofilskie zdjęcia zrobiono rzekomo przez szuflę. No bingo! Jak mawiają, nie wąsko czesani w jachmeni. A, to ciekawe. Ale co chcecie zrobić z tymi zdjęciami? No nie wygłupiaj się, jak to co? Damy cynk na policję. Bardzo mądrze, Tru. A nie boicie się, że założą wam sprawę za hakerstwo? No wiesz, nasz plan tak szczerze mówiąc był w gruncie rzeczy genialny, ale o tym nie pomyśleliśmy. Bruno, po prostu nie wierzę. Jesteście lepsi niż w Jackassie. Kompletne przygłupy. No co? Plan był dobry. Genialny trup, tak jak ty. To jakaś twoja nowa koleżanka Matylda? Nie zupełnie, to raczej chłopak, tato. Jak to raczej? To może sprzedali mi mu flaszkę. Tato! W porządku. Nawet myślałem, żeby jakąś przynieść. A prawidłowo mądry chłopak, jak ja staram się o rękę naszej matki, to jest cecha tam twojej matki, Matylda, to też przyniosłem do teścia flaszkę. Też. Ale już się pan nie stara o jej rękę, prawda? A do czego ty pijesz? Do zakąski, proszę pana, tak jak wszyscy. No. Podobasz mi się, bo mądrze gadasz. Gadasz mądrze, ale trochę za dużo. Zamiast tyle gadać, lepiej skoszyłbyś po flaszkę. Się robi, proszę pana. Matylda, chyba czas na mnie. Tak mi przykro, Tru. Uwierz mi, on nie zawsze jest taki. A jak już zacznie, to chleje przez cały tydzień. Taki los, Matylda. Starych się nie wybiera, ale swoich chłopaków tak. Jakby co, to daj znać. Wiesz, możesz na mnie liczyć. Tru, rozwalasz mnie takimi tekstami. Jeszcze nikt nigdy nie powiedział mi czegoś tak miłego. Zwłaszcza pod obstrzałem starego, co? Tym bardziej. Wytłuk gadu, a pijacy wykupią z nocnego całą wódkę. Tak, już idę, proszę pana. Chciałem się tylko umówić z pana córką na następną randkę. Ale no dobrze. Zuch, chłopak. Tak było miło, a ten znowu wszystko zepsuł. Nie wszystko, a właściwie to w ogóle nic. Może moi starzy mniej piją, ale też są trudni. To ich sprawa, co robią ze swoim życiem. My mamy własne. Wiesz, że jesteś wyjątkowy, Tru? Wiem, że ty jesteś wyjątkowa, Matylda. Dlatego tak do siebie pasujemy, prawda? Może czas wyciągnąć z tego jakieś wnioski? Obiecuję, Tru, że je wyciągnę, a tak naprawdę to już dawno to zrobiłam. No tak, wreszcie stało się to, co miało się stać. Tyle zachodu, żeby pewne emo skumało, że jest stworzone dla drugiego emo. Trudne te pochlastowskie dziewczyny, że nie wiem co. Ale przecież nie chciałbym, żeby Matylda była łatwa. Racja. Tylko czy żeby ją zdobyć, musiałem zadzierać z tymi drechami? A, co zrobić? Miłość wymaga poświęceń.